Witam jak zwykle oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, dzień dobry, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Warto zauważyć, tak jak zresztą to czynię przy każdym naszym spotkaniu, kontekst, w jakim się znajdujemy. Oczywiście jesteśmy w miesiącu czerwcu, dzisiaj jest 14 dzień tegoż miesiąca, znaczy, że już prawie połowa, znaczy to, że jesteśmy w miesiącu, który jest miesiącem serca. Tak, cały miesiąc czerwiec, kochani, jest poświęcony sercu Jezusa. Modlimy się codziennie poprzez odmawianie litanii czy śpiewanie, ewentualnie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wypowiadamy to słowo serce. My oczywiście tego słowa używamy, ale często używamy w takim kontekście nieraz negatywnym, nieraz bardzo egoistycznym. Prawda? Moje serce, które nienawidzi, masz serce jak kamień, serce, które nie potrafi kochać, serce, które jest takim sercem nieludzkim. Tymczasem właśnie kontekst serca czerwcowego to serca Chrystusowego, a to serce, drodzy Państwo, zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Zostało przebite właśnie tą strzałą miłości. Niektórzy mówią strzałą amora. Oczywiście jest to takie symboliczne też ukazywanie serca, które zostało właśnie przebite tego rodzaju strzało. Człowiek zakochany, młody człowiek właśnie na drzewie, gdzieś tam, nie daj Boże, by to robił, ale zdarzały się takie sytuacje, że wycina serce nożem, wyrzeźbia i oczywiście strzała amora. Zakochany jestem, zakochana jestem. Cudowne słowo zakochany, cudowne słowo zakochany. Zakochana, ale za jaką cenę, prawda? Nie można niszczyć czegoś, jeżeli się kocha. Miłość jest twórcza, miłość jest budująca, miłość jest zawsze, zawsze pozytywna. Ale wracamy do serca. Odmawiając właśnie litanię do serca Pana Jezusa, tam to słowo serce występuje bardzo, bardzo wiele razy. Serce gorące ogniskiem miłości, serce i tak dalej, i tak dalej. Zechciejmy wziąć dzisiaj, kochani, litanię do serca Jezusowego. Jeżeli ktoś jeszcze nie odmawiał, na pewno dużo jest takich i odczytajmy, jak nie w formie modlitwy, to przynajmniej w formie lektury, przeanalizujmy właśnie te poszczególne wezwania i te poszczególne, że tak powiem, komplementy, które kierowane są pod adresem serca Jezusowego. Niech właśnie to serce modli się za nami, niech to serce otwarte będzie zawsze na nas, serce, które niechaj płonie miłością, niechaj uczy nas tej miłości właściwej, tej miłości ludzkiej, tej miłości na kształt Boży, a nie na kształt egoistyczny. Poza tym, drodzy Państwo, miesiąc czerwiec to jest także miesiąc matur. Wiemy o tym, że te matury rozpoczęły się kilka dni temu, dlatego jeszcze raz kłaniam się wszystkim młodym ludziom, którzy przystępują do egzaminów dojrzałości, żeby właśnie te egzaminy zdawali bardzo dobrze, żeby potem dostali się na studia, żeby potem spełnili te swoje marzenia, a marzenia każdy z nas ma. To nieprawda, kochani, że dureń marzeniem się bogaci, że jest takie powiedzenie, prawda, bardzo takie humorystyczne, może nawet trochę i złośliwe. Bez marzenia życie ludzkie staje się nonsensem. My zawsze o czymś marzymy. Marzenia to inaczej życzenia, to inaczej propozycja. Dlatego też właśnie, oby drodzy młodzi, te wasze marzenia spełniły się po zdaniu egzaminów dojrzałości. Poza tym, wracając do miesiąca czerwca, oczywiście jesteśmy w tym miesiącu pandemicznym, czy czasie pandemicznym, bo wprawdzie te obostrzenia troszeczkę są bardziej łagodne, ale pamiętajmy o tym, że właśnie to wszystko wciąż żyje, że jeżeli będziemy sobie trochę pozwalali na więcej, jeżeli nie będziemy przestrzegali tych przepisów pandemicznych, które są dokuczliwe, tak, dokuczliwe, bo choć noszenie maseczek czy odległości, no oczywiście w wolnej przestrzeni maseczki nie obowiązują, ale niektórzy chodzą, prawda? No, przezorny, zawsze ubezpieczony. Dlatego też właśnie pamiętajmy też to przysłowie: strzeżonego Pan Bóg strzeże. Bądźmy ostrożni, bo właśnie tego rodzaju pandemia, o jak widać, ona wcale się nie zwija, ale ona jest obecna, ona się wciąż tli, a może nawet miejscami się pali, bo jak słyszymy, są różne właśnie ogniska te zapalne, gdzie ludzie po prostu zaczynają chorować w sposób taki masowy. Modlimy się za służbę zdrowia, modlimy się za ludzi chorych, modlimy się za tych, którzy umarli z tego powodu, modlimy się o to, żeby właśnie ta pandemia została zniszczona, żeby ona przestała nam doskwierać, bo chcemy wrócić do normalnego życia. I wreszcie warto zauważyć, że jesteśmy w tak zwanej oktawie Bożego Ciała. Tak, w ubiegły czwartek, było to 11 czerwca, mieliśmy uroczystość kościelną, uroczystość bardzo doniosłą, bardzo ważną, był to także dzień wolny od pracy, uroczystość, poprawnie mówimy, liturgiczna i świętszych ciała i krwi Pana Jezusa. Oddawaliśmy publicznie cześć Chrystusowi poprzez procesję. Oczywiście w tym roku te procesje zostały ograniczone,
ograniczone, właśnie z racji pandemii. Nie wolno było wyjść na zewnątrz, na ulicę, no ale w kościele procesja, czy wokół kościoła, to wszystko na pewno żeśmy przeżyli. Właśnie rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek taką oktawę, czyli 8 dni, każdego dnia począwszy od ubiegłego czwartku do najbliższego czwartku po niedzieli, to właśnie te 8 dni, każdego dnia przychodzimy do kościoła, każdego dnia uczestniczymy we mszy świętej i każdego dnia też uczestniczymy w procesji w sposób taki bardzo, że tak powiem, zubożony, bo i ludzi mniej i nie ma tego takiego efektu zewnętrznego, to też jest bardzo ważne, bo my jesteśmy wzrokowcami i chcemy, żeby właśnie widzieć nieraz właśnie coś, co nam się podoba, co łaskocze nasze zmysły, tym bardziej właśnie zmysł wzroku. Uczymy się właśnie w tej oktawie, no czego? Uczymy się miłości do Chrystusa, uczymy się wiary w Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie. On pozostał wśród nas, On pozostał dla nas, On pozostał jako pokarm, nie ciała, ale jako pokarm duszy. Dlatego też, kochani, patrząc na Chrystusa w monstrancji, patrząc na Chrystusa pod postacią chleba czy pod postacią wina, patrzymy na naszego Zbawiciela, patrzymy na Tego, który nas kocha i który pozostał wśród nas właśnie pod tymi świętymi postaciami, żeby karmić naszego ducha, żeby umacniać nas, a jednocześnie, żeby być z nami obecny, bo my lubimy obecność kogoś, kto nas kocha. Właśnie obecność Chrystusa jest obecnością kochającą, dlatego ona nas bardzo, że tak powiem, łaskocze, prawda? Bo ta Jego obecność jest dowodem na to, że wiemy, że ktoś nas kocha, nawet jeżeli jesteśmy największymi grzesznikami czy grzesznicami. Na zakończenie, kochani, naszego spotkania bardzo proszę o wysłuchanie Ewangelii, która jest przeznaczona na dzisiejszą niedzielę, czyli 11 niedzielę zwykłą w roku, 11 niedzielę zwykłą w roku A. Posłuchajmy właśnie tych słów. No, oczywiście jesteśmy w okresie zwykłym, czyli w okresie perannum, mówiąc językiem świeckim, w okresie zielonego karnawału. Proszę bardzo, ta zieleń jest na to dowodem, że takowy karnawał ma takową nazwę. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby prawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił władzy nad duchami czystymi, aby je wypędzali, leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Kochani, troszeczkę skracam Ewangelię, ale zwróćmy uwagę właśnie na istotę tej Ewangelii. Chrystus właśnie mówi nam o żniwie w sposób taki obrazowy, że ono jest wielkie, czyli duże, prawda, ale mało robotników. Chodzi właśnie o to, żeby modlić się o powołania. Ci robotnicy to właśnie kapłani, to właśnie siostry zakonne, to właśnie osoby duchowne. Módlmy się o to, żeby tych robotników było jak najwięcej, ale módlmy się też o to, żeby ci robotnicy byli odpowiedzialni, żeby ci robotnicy nie niszczyli, żeby ci robotnicy byli zakochani po uszy przede wszystkim w Chrystusie, tym, który ich powołał, i także zakochani po uszy w tych, do których zostali powołani, a więc w ludziach. Módlmy się o to, żeby czy kapłani, czy zakonnicy, czy siostry zakonne, żeby swoją postawą nigdy nie dawali złego przykładu, żeby nie gorszyli, żeby niszczyli, ale żeby budowali. Bo po to wezwany jest kapłan przez Chrystusa, bo po to wezwana jest osoba duchowna. Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby prawił robotników na swoje żniwo. Módlmy się o powołania do stanu duchownego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego lepszego na nowy, czerwcowy, pandemiczny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.